10 najniebezpieczniejszych zabawek w historii, materiał w dużej mierze pracowany na gadżetomania.pl Fidget Spinner. Zabawka zręcznościowa służąca do wprowadzania w ruch obrotowy. Zresztą znacie to. Początkowo celem tejże zabawki miała być pomoc w polepszaniu koncentracji oraz redukowaniu lęków i niepokoju u dzieci z ADHD i autyzmem. Jednak sugerowanych właściwości nigdy nie udowodniono. Według amerykańskiego tabloidu New York Post używanie fidget spinnerów zostało zakazane w wielu szkołach w USA w związku z protestami nauczycieli, którzy skarżyli się na negatywne działanie zabawki która miała dekoncentrować uczniów w trakcie lekcji. Fidget Spinner krytykowany był również przez część amerykańskich organizacji chrześcijańskich jako narzędzie okultystyczne, które służy do stopniowego zniewalania dzieci i młodzieży. Tak, wiem. Fidget Spinner Został uznany przez Komisję Europejską za jeden z najbardziej niebezpiecznych produktów 2017 roku. Unii urzędnicy uznali, że części spinera obrotowej zabawki zręcznościowej są tak małe, że mogą być połknięte przez dziecko, a w wersji elektronicznej schowek na baterii jest zbyt łatwy do otwarcia przez małe palce. Zgodnie z zaleceniami w Unii Europejskiej obowiązuje więc zakaz sprzedaży spinnerów. Ouija, deska albo plansza z nadrukowanymi literami alfabetu oraz innymi znakami, które kolejno wskazywane przez ducha lub osobę trzymającą wskaźnik, często odwrócone do góry dnem kieliszek, tworzą wyrazy tworzące odpowiedź na pytania zadawane przez członków seansu spirytystycznego. Nie wiem, czy wiecie, ale Ouija jest znakiem towarowym firmy Hasbro i pierwotnie była sprzedawana w kolorowych wersjach dla dzieci. Po kilku dziwnych przypadkach, a mam na myśli zachowanie dzieci, wiecie, opętania te sprawy Wycofano z ogólnodostępnej dostępnej sprzedaży. Aquadox. Zabawa polegająca na układaniu małych, kolorowych kuleczek w dowolne wzory za pomocą specjalnej dyszy. Następnie należy spryskać układankę wodą, aby ją utwardzić. W ten sposób powstawały ozdoby, które można było na przykład powiesić na choince. Niestety okazało się, że kuleczki zawierały substancję, która znajduje się również w pigułce gwałtu. W efekcie odnotowano przypadki godzinnych śpiączek oraz omdleń wymagających hospitalizacji. Pokéball. Burger King wypuścił zestaw 57 zabawek Pokémon o wymiarach od 2 do 3 cali w promocji o wartości 22 milionów dolarów. Zostały one włączone do posiłków dla dzieci. Jedną zabawek był pojemnik w kształcie Pokébola, którym można było łapać Pokémony. Jaki był problem? Pokeball był przymocowany do gumowej linki, którą bardzo łatwo można było się udusić, a to nie wszystko. Dodatkowo Pokeball się zamykał, gdy coś wpadało do środka, a zamknięcie było naprawdę mocne. Sam posiadałem taką zabawkę i pamiętam, jak można było sobie przytrzasnąć palca. Miniaturowe hamaki. Nic groźnego, prawda? Hamaki są super, a w tym przypadku miniaturowe, takie specjalne dla dzieci. Problem z miniaturowymi hamakami był taki. Że nie miały bocznych usztywnień, przez co nie utrzymywały się otwarte. Skutek był taki, że wiele dzieci zaplątywało się w sznury podczas wchodzenia lub wychodzenia z hamaka. Znany jest przynajmniej jeden przypadek uszkodzenia mózgu wskutek długotrwałego ograniczenia dopływu tlenu do mózgu ofiary. Mattel amerykańskie przedsiębiorstwo będące największym pod względem przychodów ze sprzedaży producentem zabawek na świecie, firma produkuje m.in. lalki Barbie, lalki Monster Hide oraz Ever After. Hide. Czy też kultowe Hot Wheels, gry planszowe od początku lat 80., także konsole gier wideo. Wspólnie z Hasbro posiada prawa autorskie do gry słownej Scrabble. W 2007 roku firma Mattel była zmuszona wycofać z rynku ponad 9 milionów różnych zabawek. Powodem tych kłopotów była farba, którą pokrył zabawki ich chiński producent. Farba, którą pomalowano zabawki, miała na tyle wysoką zawartość ołowiu, że doprowadziła do licznych zatruć. Dodatkowo niektóre zabawki z tej samej feralnej serii wyposażono w małe magnesy, które były nagminnie połkane przez dzieci. Nie zawsze wystarczało, aby organizm sam pozbywał się niechcianego gościa. W wielu przypadkach konieczne były operacje chirurgiczne. Pogo-ball. Jest to zabawka, która składała się z bezszwowej gumowej kulki w kształcie figury 8, zamkniętej w strukturalnie wspartej, solidnej plastikowej platformie. Staje się na platformie, a następnie się wskacze. Przyjemnie. Pogo-ball było bardzo modne na zachodzie w latach 80., a niektórzy określają to najlepszą maszynką do wybijania zębów. Kuchenka Easy Bake. Była to kuchenka dla dzieci której można było piec. Zabawkę wprowadziła firma Kenner w 1963 roku, a dziś prawa do niej posiada Hasbro. W środku umieszczone były żarówki, które wytwarzały ciepło. Od lat 60. sprzedano ponad 25 milionów malutkich, ale całkiem funkcjonalnych kuchenek. W 2006 roku firma Hasbro Postanowiła wprowadzić na rynek nowy model, kuchenkę ze slotem, w którego należało wsunąć ciasto. Jak się okazało, nie był to najlepszy pomysł. Niemal od razu, po premierze feralnego modelu, zaczęły napływać skargi na jego wadliwe działanie. W wyniku nieprzemyślanej konstrukcji, palce dzieci blokowały się w otworze na ciasto, co skutkowało dotkliwymi poparzeniami. W jednym przypadku trzeba było nawet amputować kawałek palca małej dziewczynki, która bawiła się kuchenką. Jojo Było to jojo, jednakże skonstruowane w lekko inny sposób. Zamiast standardowej tarczy, która wracała tylko wtedy, gdy posiadaliśmy odpowiednie umiejętności, była kulka, która wracała do nas zawsze. A co za tym idzie, dzieci mogły swobodnie działać i wymyślać różnego rodzaju chwyty. Odnotowano co najmniej 400 przypadków podduszeń z udziałem Jojo Oczywiście chodzi o sytuację, w której sznurek owijał się dookoła szyi dziecka. Zabawka została zakazana w USA i Kanadzie. Radioaktywne zabawki. Firma o nazwie Gilbert w latach 50. XX wieku wypuściła serię dość dziwacznych atomowych zabawek. Dlaczego atomowych? Już wam tłumaczę. W latach 50., a nawet jeszcze 60. wszystko co radioaktywne było bardzo modne. Wiecie, tak fajnie brzmiało, że radioaktywne i tworzono radioaktywne kosmetyki, radioaktywne leki, radioaktywne właśnie zabawki, nawet radioaktywne zegarki. I wiecie, jak się kiesiło światło, to one tak fajnie świeciły. Wiadomo o co chodzi, tak? Taką ciekawostkę, podam osoby, które produkowały te zegarki, niestety nie pamiętam nazwy firmy, zmarły, ponieważ malowały te zegarki pędzelkami, a żeby skutecznie to robić, oblizywały te pędzelki, a że przez to pędzelki też były radioaktywne, wiadomo, jak to się kończyło. Wróćmy do zabawek. Wśród owych zabawek był zestaw. U-238 Laboratorium Energii Atomowej I nie, to nie jest przenośnia Serio, to było małe laboratorium atomowe W pudełku znajdowały się próbki Czterech rodzajów rudy uranu Które można było przebadać W zestawie znajdował się licznik Geigera I elektroskop Reklama na pudełku zachęcała także do poszukiwania rudy uranu na własną rękę. Rząd USA wypłaci temu, kto je odnajdzie, 10 tysięcy dolarów, głosi napis. Nie ostrzegano, że takie poszukiwania mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, tak przynajmniej twierdzi artykuł na focus.com. PL. Ludzie kiedyś tak nie obawiali się tej energii atomowej, a nawet myśleli, że jest zdrowa. A takim chyba produktem, który mnie najbardziej bawi, jeśli chodzi o radioaktywne elementy życia lat 50., są radioaktywne papierosy. Jakby zwykłe, nie były dość szkodliwe, a co ciekawe, kiedyś myślano, że papierosy są zdrowe i zalecano je nawet dawać dzieciom. Jest taki fajny plakat, jak taki duży bobas siedzi i pali fajka, to spróbuję go znaleźć. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam was na światową historię, ponieważ często tam staram się odnosić do różnych tematów poruszanych na światowej dyscyplinie. Na przykład ostatnio dodałem film na temat nazistowskich filmów propagandowych. Się pojawiło oburzenie, że, że jak to nazistowskich, a nie niemieckich. No nazistowskich, bo jakbym powiedział, że że niemieckie filmy propagandowe to może to się tyczyć na przykład e zimnej wojny albo może się tyczyć współczesnych niemieckich filmów. A jak mówię, że nazistowskie filmy, to każdy wie, że chodzi o Niemcy z okresu z II wojny światowej bądź zaraz przed. I właśnie to zagadnienie wyjaśniam, przedstawiam historię słowa nazizm oraz znaczenie słowa nazizm właśnie na światowej historii, także tam Was zapraszam, dajcie znać koniecznie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę czy też kolejną historię i zapraszam Was na kanał Drama TV, na którym są poruszane tematy bardziej aktualne, można powiedzieć, związane z popkulturą, i show biznesem i sam się tam czasami udzielam. Także myślę, że tematy niektóre są naprawdę ciekawe, choć na pierwszy rzut oka nie zawsze takie mogą być. I dużo się mówi tam o pedofilii, nawet sobie żartujemy, że powinno to być Pedofilia TV. Także trzymajcie się. Tak, Pedo TV, właśnie. Także zapraszam Was na Pedo TV, czyli Drama TV. Trzymajcie się. Cześć.